To nie jest starcie graniczne. Tak jak tu zaczęło się od Gdańska, a skończyło się pożogą na całym świecie. W tej chwili na Ukrainie, choć myśleliśmy, że nie doświadczymy okrucieństw wojny, toczy się starcie cywilizacji. Cywilizacji wolnego świata, demokracji, poszanowania drugiego człowieka, praworządności z cywilizacją barbarzyńców, którym marzą się dyktatorskie rządy na całym świecie. Wynik tego starcia zdecyduje o tym, w jakim kierunku pójdzie świat, dlatego cały świat musi być zjednoczony, aby wygnać barbarzyńców z powrotem do ich azjatyckich mateczników i izolować tak, aby nigdy więcej nie przyszło im do głowy atakować wolnego, suwerennego, niepodległego państwa. Pochylamy dzisiaj głowę przy pomniku bohaterskich obrońców, którzy polegli z rąk hitlerowskich Niemiec. Ale pamiętamy, że 17 września Polska otrzymała cios w plecy ze strony Związku Sowieckiego. Musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Wzywamy Rosję całą mocą wolnego świata, aby jak najszybciej ostatni żołnierz rosyjski opuścił terytorium Ukrainy, gdyż wcześniej nie ma mowy o żadnych negocjacjach. Kapitulacja Rosji w Ukrainie musi być bezwarunkowa, tak jak była kapitulacja w 1945 roku w Poczdamie. Historia, młodzi ludzie, uczy nas. Uczy nas, że pragnienie wolności, pragnienie niepodległości jest jednym z najgorętszych, najżywszych, najbardziej osadzonych w sercach i umysłach pragnień człowieka. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, pamiętajcie o bohaterach sprzed lat, pamiętajcie o bohaterach walczących za naszą granicą i pamiętajcie o tym, żebyście w sztafecie pokoleń, w której przejmiecie pałeczkę, strzegli naszej wolności, suwerenności i niepodległości, tak jak od pokoleń Polacy, dzielny, bohaterski naród, zawsze robią. Niech żyje Polska. Dziękuję bardzo.